Bo mnie słońce w głowę rżnie hardo. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Górol ze mnie taki jak z koziej, no właśnie. Góry zawsze kojarzyły mi się z zimą, sportami zimowymi i niestety z letnią kolonią, na którą wysłali mnie rodzice, przypaloną zupą mleczną i poparzeniem słonecznym. Ale 7 lat temu, kiedy znaleźliśmy się na Wiktorówkach przy rodzinnej uroczystości, raptem mi się spodobało i to bardzo. I dlatego po 7 latach wróciliśmy właśnie w polskie Tatry, żeby trochę je odczarować. Moja miłość do gór, moja miłość do górskich wycieczek ma długą historię i została mi skutecznie wkręcona, skutecznie zaszczepiona przez mojego tatę, który z tego co pamiętam w wieku już 4 lat zabrał mnie pierwszy raz w góry do Bystrej. Ja tych gór w tej Bystrej kompletnie nie pamiętam, ale za to pamiętam, że w hotelu był basen. Kolejne lata mojego życia to kolejne wyprawy w góry z moim tatą. Jak miałem 11 lat, no niewiele miałem do gadania. Musiałem iść w te góry i tyle. Zdarzyło się nawet, że gdy zimą wspinaliśmy się na wysoki kamień, to nawet zdarzyło mi się płakać, bo nie chciałem iść do góry. Nauczyło mnie to podchodzenia do spraw bardzo na serio. Jak miałem lat 17, to oczywiście już miałem lepsze atrakcje niż chodzenie z tatą w góry. No ale on dalej mnie w nie ciągnął. Tyle lat przebywania w górach, wydeptywania górskich szlaków nie sprawi, że człowiek je pokocha. Ja pokochałem góry bardzo mocno. Wypadek, który miałem i to, że usiadłem na wózku, trochę mi te góry zabrało, ale wszystko jest możliwe. I nawet góry do zdobycia na wózku także. Więc kolejny raz się o tym przekonamy. Tym razem w dolinie, jednej z najbardziej popularnych dolin w Tatrach Polskich. Drugiej co do wielkości dolinie Polski Tatr. Przechadzamy się Doliną Kościeliską. Jest to dolina walna, czyli prowadząca od samej grani Tatr. A pierwsze turystyczne przejście nią miało miejsce w 1815 roku. Niegdyś ta dolina była bardzo, bardzo ważnym ośrodkiem pasterstwa. Było tu aż 9 hali i wypasano w rekordowych momentach nawet 3000 owiec. Po otwarciu Tatrzańskiego Parku Narodowego tego wypasu zabroniono i obecnie w tym miejscu odbywa się jedynie wypas kulturowy. W przeszłości Dolina Kościeliska była bardzo związana z przemysłem hutniczym. Srebro, miedź czy antymon wydobywano tu już od końca XV wieku. Nic więc zatem dziwnego, że w XIX wieku poszukiwano to głównie rud żelaza, natomiast kiedy po niemieckiej okupacji radzieccy stwierdzili, że sobie wejdą i zagrabią Polskę, wysłali tutaj swoich naukowców, którzy w wielkiej tajemnicy w latach 50. wydobywali tutaj, a raczej poszukiwali tutaj uran. Od doliny, którą się przechadzamy, odchodzi też kilka bocznych szlaków, między innymi na Chochołowską. No ale niestety musiałbym mieć chyba jeszcze bardziej terenowy pojazd niż obecny, bo wysypane są one kamulcami, których raczej bym nie pokonał, ale kuszące są. Może ktoś wymyśli kiedyś taki wózek, dzięki któremu będziemy mogli z Gochą zdobyć także takie mniej dostępne szlaki. Z
znając historię i odwiedzając wiele miejsc właśnie z znajomością historii, ich historii, można bez trudu wydedukować, że ta dolina, którą się przechadzamy, ten trakt, jest idealnym traktem dla przejazdu kupców, którzy właśnie tędy jeździli, niczym te konie, które za mną jadą i bardzo ładnie dzwonią. No a jak kupcy, to także i zbójnicy. W Tatrach jest wiele miejsc, które upamiętniają zbójnicką ich historię i tożsamość. I między innymi takim miejscem i takim punktem jest kapliczka w Dolinie Kościelskiej. Puśćmy zatem sobie trochę wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że tą lekko unoszącą się trasą w otulinie Sosen przez Tatry sunie karawana kupców z wozami wypełnionymi złotem i innymi dobrami. Aż tu nagle bęk! I zbójnicy z ciupaskami na tą karawanę napadają. Rabują wszystko, co się da. No i miejmy nadzieję, że jak Janosik oddawali biednym. Chociaż pewnie nie do końca tak było. No ale te legendy wszystkie zbójnickie w Tatrach są nadal żywe. Nadal gdzieś kultywowane. I są pewnie taką tożsamością tego rejonu i tych ludzi, którzy tu mieszkają. Więc czy dobre, czy złe, nie nam osądzać. Na pewno bardzo ciekawe i godne zgłębienia to, jak zbójnicy żyli, jak na tych terenach mieszkali, no i jak zarabiali na chleb. Od cienia do cienia jadę od pokolenia, bo mnie słońce w głowę rżnie. Hardo mi para pa 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 pa. I znowu trochę cienia. Pym potok. Jak widzicie, i tutaj można zamiast na nogach, to kuniem, dorożką. Ale tutaj te konie chyba jakieś takie trochę szczęśliwsze. No bo mniej stromo, na pewno. I to są naprawdę fajne atrakcje tej ścieżki, bo takie skały po prawej stronie, monumentalnie pnące się w górę. No, ciekawe to jest. Budowa geologiczna Doliny Kościeliskiej jest naprawdę wyjątkowa i sięga ery paleozoicznej. Możemy tu podziwiać skały granitopochodne i warto naprawdę zainteresować się tym i przyjrzeć się z bliska skałom, które współgrają z wszechobecną zielenią, tworząc unikalny i piękny krajobraz. Waking up this morning, waking up before it's getting nine. Kind of heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. And I'll do it again. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Szlak prowadzący doliną nie jest jakoś wyjątkowo stromy, ale ilość kamieni i nierówności, która tutaj się znajduje, troszeczkę utrudnia przejazd na wózku. Myślę, że bez przystawki elektrycznej jest to raczej niemożliwe. Ja bym na 100% nie dał rady. I nawet z nią obawiam się, że te kamloty, które są przed nami na naszej drodze, mogą nam uniemożliwić dotarcie do schroniska, które dopiero za 50 minut.
Dzięki ci, tato, że wzbudziłeś we mnie tą miłość do gór i tak bardzo w te góry we mnie wpoiłeś, że tak lubię w nich być. Szczerze, czasem nienawidziłem tego porannego wstawania, tego marszu szybkiego do góry, tego brodzenia po kolana w śniegu, ale teraz z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że to wszystko przeżyłem. Cieszę się także, że dane mi było pokosztować gór, chodząc jeszcze. Teraz mogę kosztować ich trochę w inny sposób. Polecam wam wszystkim spełnianie swoich marzeń, nawet jeżeli nie zawsze dotrze się do celu. Tak to czasami jest. Rozsądek w górach przede wszystkim i u nas ten rozsądek właśnie zwycięża. Mamy jakieś 200 metrów do schroniska na końcu szlaku doliną, ale już po prostu ani nie mamy mocy, ani nie mamy chyba chęci, żeby tam pod tę jeszcze jedną górę się wdrapywać. W górach ważny jest rozsądek i u nas wygrał nad chęcią. Mimo to jestem cholernie z nas dumny, że tutaj dotarliśmy i mega szczęśliwy, że dane nam było przejść tym szlakiem, mimo, jak wiecie, całkiem sporych moich ograniczeń. To jest także dowód na to, że góry mogą być dla każdego i naprawdę niewiele trzeba, żeby były jeszcze bardziej dla każdego. Ten szlak jest do pokonania, chociaż jest moim zdaniem trudniejszy niż ten nadmorskie oko. Nie ma tu może jakichś spektakularnych podejść, ale te kamienie naprawdę robią problemy. Sytuacja wygląda w sposób następujący, że została nam jedna górka, no a potem dosyć stromo w dół i po takich nierównych kamieniach do schroniska. No a potem trzeba będzie jeszcze wrócić. Więc prawdę mówiąc, myślę, że pokażemy wam, jak wygląda schronisko i dojście do niego już tylko moimi oczyma. My schodzimy już z doliny, ale to nie koniec naszych przygód z Tatrami i z pięknym widokiem na te monumentalne góry. And you suitcase, all you don't need.